Wybory w gminie Rudna zbliżają się wielkimi krokami. Mieszkańcy wybierą nowego wójta już 9 czerwca. My tymczasem pytamy urzędującego wójta, który zadeklarował, że będzie startował w kolejnych wyborach, jaki ma pomysł na zarządzanie gminą. Przede wszystkim sport i turystyka. Sport i turystyka ze względu na bliskość wspaniałych terenów nadodrzańskich. Mamy tam nieskażoną człowiekiem naturę. Mamy piękne tereny, gdzie można uprawiać turystykę pieszą, można uprawiać Nordic Walking, można uprawiać kolarstwo górskie, ale również można znaleźć takie miejsca dla cichego i spokojnego wypoczynku. Nie ukrywam, że olbrzymi potencjał w tym zakresie widzę w Chobieni i jej okolicach. To bardzo urokliwa miejscowość z bardzo ładnym rynkiem i przede wszystkim ze świetnymi ludźmi, którzy naprawdę dbają o swoją małą ojczyznę, mają mnóstwo pomysłów. Nie ukrywam, że większość pomysłów, które mam na rozwój gminy, miejsca, gdzie widzę potencjał rozwoju, to wynika przede wszystkim rozwój z mieszkańcami. I to właśnie na kompromis i dialog Adrian Wołkowski chciałby postawić. Dodatkowo zapewnił nas, że pragnie nawiązać sportową współpracę z klubem KGHM Zagłębie Lubin. Ma także świadomość tego, że wiele w gminie trzeba poprawić. Przestrzenny plan zagospodarowania. Tutaj jest mnóstwo sygnałów od mieszkańców, że należałoby odświeżyć ten temat. Nie ukrywam, że zgłębiłem ten temat w miarę oczywiście moich tych czterotygodniowych, pięciotygodniowych możliwości i rzeczywiście gminy, które rozwijają się dynamicznie, gminy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, inwestorów, bo przede wszystkim o tym mówimy, ten plan przestrzennego zagospodarowania odświeżają, jeżeli tak można powiedzieć, co minimum 5 lat. Dodatkowo Adrian Wołkowski zapewnił nas o tym, że będzie się starał pozyskać jak największe środki zewnętrzne dla gminy. Pozostałych kandydatów w wyborach na wójta gminy Rudna przedstawimy w kolejnych materiałach. Łukasz Ciona, Miedziowe Fakty.